jest Krzysiu. Jego sprzęt komputerowy nie jest gamingowy. W grach komputerowych mu nie idzie, a koledzy odwrócili się od niego. Bladeusz Company przedstawia jedyny w swoim rodzaju sklep internetowy Genesis. Sklep dla prawdziwych graczy. Znajdziesz tam gamingowe fotele, mechaniczne klawiatury, bardzo precyzyjne myszki, ultraczułe słuchawki i mikrofony oraz wiele, wiele innych, tylko sprzęt najwyższej jakości. Wejdź na genesis-zone.com, link w opisie i skomponuj zestaw swoich marzeń, a z kodem Bladi 10% zniżki. Taki tam prezent ode mnie. Pozdro. Witam widzowie, po tym długim czasie okazało się, że firma InnerSlow wypuściła nowy... A jednak nie. Uwaga, wyszła nowa modyfikacja do Among Usa. Polusz GG, jest nowa mapa, jest kilka nowych klas, ale jako, że lubimy tutaj farmić wyświetlenia na tym kanale i na każdym kanale moich kumpli, to będą to różne oddzielne odcinki i dzisiaj będziemy zwiedzać nową mapę Among Us. Amogus. Sus. Ale będzie super. Nowa mapa! Ale będzie super. Nowa mapa w Amogusie. Wow. Oficjalnie dodana! Oficjalny update! Nareszcie! Nikogo nie wypierdoliło. Nikogo. A właśnie, gramy też na... Gramy w ogóle na glitchów, czy tylko na imposterów? Nie ma nawet takiej klasy. A, nie ma glitchów. Dobra, no jeju, no mógł być teoretycznie. Mógł być. Oho. Ej, chłopaki, ja mam jakiś błąd i kurczę, nie widzę postaci, się... jestem nad nimi. Albo chyba dlatego tak widać, bo oni są na górze. No. Właśnie, jak się wchodzi. A jak się wchodzi na piętro wyżej, Cholipka? Gdzie to jest chyba jakieś... są windy, wiecie? Jak winda? Macie centra, to w lewo to wygląda jak winda. Halo! Runda! Proszę, eksploracja mapy. Dobra. Za cholerę nie wiem, co tu się robi. Karigoda, runda, no nie rozmawiaj, nie ten. Skup się trochę na grze. Dobra. O, to jest chyba winda, co nie? No, tak wygląda jakby winda. Dobra, coś czuję, że gra impostorem na nowej mapie będzie łatwiutka. Dlatego, że wszyscy grają, nikt nie ogarnia, prysznic jakiś. Gdzie ja, Cholipka, jestem? O. A bo to ciało było na górze? Zadania. To ciało było na górze, bo u mnie na dole na było. Na dole było ciało, ja widziałem. A może ciało ktoś się zrzucił z drugiego piętra? Słuchajcie, ciało było na dole i ja widziałem, jak AB normalnie wbiega do pokoju na dole, pod naszym pokojem i znajduje następnie martwe ciało. Nie było tutaj sytuacji takiej, że to on ubił, czy próbował się schować i uciec. To ciało tego, już było martwe, zanim tam Mandzio wbiegł, bo ja zrobiłem pętelkę i to ciało leżało wcześniej. Graf wybiegł ode mnie od prawej strony, ja w prawym dolnym rogu widziałem, że była winda. Patmas wybiegł od prawego górnego rogu, nie wiem co tam było, ale nie wydaje mi się, że to Graf mógł zabić, zatem jak dla mnie niewinne osoby z tego killa to jestem ja, Graf oraz... Amy. No niewinne osoby są te, co były na górze, bo kurwa nie potrafimy przechodzić przez windę. No, niestety. Ja się na górze zespawnowałem. Jest strasznie skomplikowana mapa, ja się trochę zgubiłem, muszę się przyznać. Ja zrobiłem jakieś taski z telewizorkami, żeby naprawić i tyle w sumie. Ja miałem jakiś task z galerii. Ale, uwaga, znalazłem prysznic, więc przynajmniej tyle. No, przynajmniej się umyłeś. Przynajmniej się umyłem, tak jestem. Umyłeś się pod wodą. Każdy myślał, że Bladi będzie tak jak Mandzio. A nie wiem, czy wiecie, ta woda jest pobierana bezpośrednio z tego zewnętrznego morza, więc jest bardzo słona, jak próbujecie. No, Oceanu Bałtyckiego. Oceanu Bałtyckiego, tak, bo to jest w Oceanie Bałtyckim gdzieś. Jeżeli z Oceanu Bałtyckiego, to jest oficjalnie najbardziej nieczysta woda. Czyli moja ulubiona. Mandziu, jest takie państwo jak Indie, nie zapominaj. To jak? To co robimy? One też mają Ocean Bałtycki? No skipujemy chyba. Nie, ludzie stają na ulicy tam. Taktyczny skip w takim razie, chociaż... A nie, oni nie mam bardzo nawet... dobry program kosmiczny, odwal się od nich. Na pewno lepszy niż polski. Kurde. Ich program kosmiczny to jest... Gdzie muzyka? W ogóle gramy na jednego impostora, ja najgorzej. Na górze z lewej strony. To trochę utrudnia robotę, nie ma się była, ukrywać. Tak? Ja byłem w medyku na górze również. Ja byłem w łazience, pod prysznicem, jakby ktoś się zastanawiał. No pewnie, może się skupić na grze i grać, a nie być w łazience? Dziękuję. Ale może miałem ochotę pozwiedzać to. O, Ebi, czemu zagłosowałeś na Mandzia? O co chodzi? Nigdy bym nie wyrzucił Mandzia. Widzisz, jak Ebi ciebie nie fokusuje, Mandzia. Nie skipuje na Mandzia. Ej, jak cię wygłosują, to jest inna animacja, Mandzio, ale jeszcze ci nie pokazujemy. Dlaczego są cienie? Na górze. Faktycznie. Co to kurwa Gothic 1, że są cienie? Ale beka. A w ogóle da się tekstury lepsze włączyć. Wow. A to są ludzie na górze! Tak. Wow. Co tu mam zrobić? No i co?
A, okej. Okay. Kurde, ogarnij jak to działa. Co nie? Nie chcę go zabijać, bo jest dobrym alibi. Kto mi cały czas włącza sabotaż, który nie polega na zgaszeniu światła? Bo zacząłem się trochę irytować. A jest dwóch impostorów. To jest wszystko takie inne. To są takie porypane zadania. Nie zdążyłem światła naprawić, bo jak się w ogóle te drzwi otwiera? Bo tam jest ten przycisk na klawiaturze, co jest napisane. Powiem wam tak, generalnie. No. Among Us nie zasługuje na 5-upa. No, i to tylko prawda. To chciałem powiedzieć. Słuchajcie, Among Us nie zasługuje na nic, to są głównie. Znalazłem ciało Patmaza na poziomie minus 1 w prawym dolnym rogu mapy. Generalnie sprawy. Czyli musi być dwóch impostorów, co nie? Osoby, które widziałem na dole, to był Graf oraz to był Guzi. Grafa tak. Osobiście, no nie podejrzewałem w pierwszej rundzie. W ogóle chyba jakimś tym więzłem. Zaufanie z Guzikiem to była moja pierwsza interakcja. Mhm. A ja widziałem połączenie łańcuchem. Graf nie może zginąć. No właśnie, tylko w lewo. A potem poszedłem robić jakieś zadania z rurami. I ja chodziłem praktycznie większość rundy za Mangetsu. I potem spotkaliśmy Zachę, który coś kombinował. Ja nie widziałem tak, Batmaza praktycznie w tej rundzie. No. Na początku tylko jak z Mandziem zszedł windą. Zrobiłem to się nazywa Balas, to jest taki nowy specimen, Badiemu się spodoba, tam zrobiłem taska i potem... Nigdy chyba tam jeszcze nie byłem w tym wyłączyłem dwa razy światło, no to uwielbiam pierwszym razem i drugim razem podbiegłem, ale nie zdążyłem. A w tej rundzie też Abi umarł, tak? Nie, w poprzedniej, a ten, a... Karigoda umarł w tej rundzie a to i musiał byliśmy na pierwszym piętrze. My byliśmy na tym minus powiadomienie? Gdzie jest powiadomienie? Abi umarł w tej rundzie. No właśnie. Dobrze. Bo jak na początku rundy widziałem... Czyli umarły dwie osoby w takim razie. Batmaz i Abi. Batmaz i Abi razem zginęli. Nie. No tak. W pierwszej rundzie zginął tylko Karigoda. Na pierwszym spotkaniu Karigoda, bo Czekaj, gramy na dwóch impostorów, tak? Słuchajcie, musimy kogoś wygłosować teraz i generalnie jest tak, że... Ale byliśmy na którym piętrze, Mandzio? Tak, cały czas chodzimy z Mangetsu. Albo głosujemy na Zachę, albo na Bladiego i Mangetsu, jednego z nich. Ogólnie to o, a może ja to ty, Mandziu, w sumie? Jakie masz niby alibi, Mandziu? Takie, że widziałem dużo osób, daje dużo informacji i generalnie... To jest prawda, Mandziu dużo jest osób quickie clean tutaj. A jakie nas ty robiłeś? Ja bym nie był taki przekonany. Mandziu, jakie robiłeś zadania? Ja powiedział tego na górze, bym wywalił, czyli Bladiego. A ja głosuję na Mandzie. Dla mnie coś Zacha śmierci, bo kręcił się tam, gdzie Abi wcześniej. Nie, fajnie. To chciałem powiedzieć. Musicie mówić, na kogo głosujecie, Graf Guzik, bo wiecie, w ten sposób to... Mandzie ewidentnie coś knuje. A, faktycznie, że on jest niczym, o to chodzi, tak?
No niestety! Tym razem zwyciężył potężny Bladii. Jak widziałem, że tak Bladii biegnie za Zachą, to zrobiłem Mandzie, jak tylko cooldown minął. To zadanie na środku to jest przeciężkie z tym bombardem. No. Nie, nie, nie spoilerujmy zadania, nie spoileruj, ale są naprawdę mocne. Elegancko. No, zadania są świetne. Ładnie. Ej, właśnie powiedz mi Zacha, bo ja na tobie miałem kreskę, ty kim ty byłeś? Jaką kreskę? No miałem na ciebie taki dziwny symbol niebieski. Kim ty byłeś? Stawił na tobie Snitchem. Kreskę. Snitchem byłeś? Ja mam pytanie, czy możemy... Kurde, z tą mapą ja czuję, że Omong może wrócić na salony, bo jest świetna ta mapa. To jest najlepsza mapa, jaką kiedykolwiek widziałem. Ach, inaczej, kurde, że deweloper ma wszystko w piździe. A, dobrze, ci deweloperzy to potrafią robić te gry, co nie? Nie, moderzy potrafią to Dobra, chodź tu, przystojniaku. Chodźmy za przystojniakiem Mandziem, gdyż jesteśmy zwykłym człowiekiem. Z dziwnym megafonem, o co może chodzić? Co on tu przyszedł zrobić? Ale widzimy, jakie mamy zadanie ogólnie. Zobaczymy, co zrobi Mandziu. Czy Mandziu pójdzie zrobić zadanie? Dobra, jakieś tu zadanie mamy, zobaczmy. O, cholipka. Co ja tu mam zrobić? O, to było najtrudniejsze zadanie ever. A zobaczcie na nich. Patmas, AB i ten trzeci, Wigetsu. Mandzio, łatwo. Mandzio to jest, dobra. Mandzio przebrany! Ja widziałem. Mandzio się przebrany. Zamieni. No i Mandzio się zamienił, bo zbiegłem za nim. No, Mandzio w przebraniu Bladiego zabija i biego. I to przy Bladim. I to jeszcze przy Bladim, co nie? Co? A to nie Patmas go zabił? Nie. Ty jesteś chory. Nie, nie, nie. Bo ja widziałem przez szybkę. Uwaga, Bladim wbija. Bladim wbija. Ja byłem na dole, ja się w ogóle zrespiłem na górze, po czym zjechałem windą na dół, ja niestety, minąłem grafa na dole. Straszny gałgajstwo. Co? Ja zresztą może potwierdzić, bo chyba mnie widział. Widziałeś mnie graf? Tak jest. Jeszcze pewnie z drugim impostorem się układa. No nieważne, w każdym razie Mandzio przebrany za Bladiego, wbija i zabija i biego. Zaczynam go gonić i po chwili Bladi zamienia się w Mandzio. No wydaje mi się, że sprawa jest oczywista. No nie wiem, czy coś tu jeszcze więcej chyba, mam dodać. No chyba, że Bladi zamienił się w Mandzio. Nie, 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 nie. Nie, nie, ja trzema, ja trzema, ja stałem, ja stałem z trzema osobami, uwaga, ja z trzema osobami. Jak ja wyszedłem z windy, ja się mijałem tego z grafem na dole, co graf potwierdzi. Uwaga, z trzema osobami. Wyszedł z windy przed chwilą dosłownie, no. To pojechał na dół po prostu. Tak, pojechał na dół, bo uciekał graf. Był na górze i pojechał windą, uciekał. I pobiegłem z Ale dobra, Bladi, dobra, poczekaj, w każdym razie, mogę coś powiedzieć? Zanim zagłosujecie, Bladi, w której windzie? Ponieważ ja w prawym górnym rogu jest winda i ja użyłem tej windy. Mandzio, żeby nie potwierdzić, wiem, w której tam windzie. Również, jak wychodzisz z tej windy, tam na dole masz również dobra, światło do to tak, zapalenia, uwaga, ponieważ jest tam elektryk. Uwaga, podkreślam. Ja stałem sobie z Abim, stałem sobie z Magetsu, stałem sobie chyba jeszcze z Patmazem. Nagle wbiega Bladi. Zabija sobie Abiego, nikt nie zgłasza ciała, bo zacząłem biec po prostu za Bladim i w pewnym momencie z Bladi zmienia się w Mandzia. Stwierdziłem, że już nie przestanę go gonić, po prostu pobiegłem nacisnąć przycisk. No dobra, ale to jest słowo, dobrze, ale to jest słowo przeciwko słowu. I chyba Patmas teraz też jeszcze coś nie widział. No ja powiem, że widziałem dwóch Bladich i Bladi mówi prawdę. Tak, no dobrze, ale widziałeś dwóch Bladi, ale to nie oznacza koniecznie, że musiał się przemienić we mnie. No niestety, ja Mandzio, strasznie gałgaństwo zrobiłeś, ja cię kręcę. Na dole. Że Bladi biegnie za drugim Bladim, żeby tak, zobaczyć, ale dobra. No to ja nie podejrzewam Bladiego, tylko ja podejrzewam, że nie musiał się koniecznie przemienić we mnie, bo jak ja mówię, ja byłem na dole w prawym górnym rogu. No nic, ja no cóż, Mancio tam sobie robi jakieś kłamie, ale... No to ja proszę ale... o zeskipowanie i proszę o obserwowanie mnie Mancio, w takim razie. Nie, no zrobiłeś to tak bardzo jawnie, że nie da się tego skipnąć, no. Proszę. Nie, no skipnijmy to, słuchajcie. Nie, no Mangetsu, no. O, niestety, no, Mandziu, to było zbyt jawne, Mandziu, no, zero jakikolwiek... Ja widziałem Patmosa, który też się kręcił przy ciele, więc myślę, że ma, że mówi prawdę, Bul. Ja cię kręcę, jak Mandziu tutaj załatwił. Bul. Ej, czemu bo jest to zajebista. Jest napisane, okej. No, niestety, nie tym razem. Tym razem Mandziu nie wygra. Ach, doskonale. Ach, kolejny perfekcyjny dzień. Co ja tu mam zrobić? Mam z tą ważką coś zrobić? Tracking. Okej. Okay. A, kumam. Ja pierdzielę, jakie zadanie porąbane. Poczekajcie, zrobimy to. Łatwo. Dobra, czyli takie polowanie na ważkę. Dobra, zobaczmy, co tu jeszcze jest. Ale ja to jestem detektyw prawdziwy. Ej, na tym piętrze chyba nie ma już żadnych zadań. Musimy się dostać na górne piętro. Tylko gdzie tu jest winda? Tu jest. Jak się wzywa do cholery? O, tędy. Do góry! Gin, cieniu!
Mangetsu. Zobaczmy. Mangetsu być może mnie zabije, ale poróbmy jakieś zadania. O, nie zdążyłem za dużo zadań zrobić. Dobra, chciałem się pajacować, ale nie będę pajacował. Karygoda przy mnie zabił Zachę. O kurde, tak, ale tak, jaka tak, rozwałka to... była. Trzy osoby zginęły? Tak, i słuchajcie, to teraz tłumaczę, żeby nie było, prawda? Zabijam i stałem przy tym ciele, żeby ktoś przyszedł i mnie zobaczył. Zdawało mi się podejrzanie, Zacha chciał bronić Mandzia, który wydawał mi się podejrzany, bo widziałem Bladiego goniącego drugiego Bladiego i strzeliłem w Zachę jako szeryf. Dobra. Ale jak impostorem... Ale jeżeli de facto dwóch impostorów umarło, to jakaś inna rola teraz może, jest? Czy może, jeden z nich nie był impo? Inną rolę zabiłem, no. Mimo wszystko strzeliłem w Zachę, bo podejrzewałem, że jest impostorem. To było na pewno, by było napisane, ale Zacha mógł być jakąś neutralką, mógł być serial killerem, jeżeli go mam włączonego. Nie ma włączonego. Ja myślę, że Karygoda mówi prawdę, ponieważ wcześniej też mówił, że Mandzio jest impostorem i raczej bez swojego tak, tutaj... Tak, tak. No ja widziałem, dobra, widziałem czekajcie, po prostu dwóch Bladich. Słuchajcie, jest tak. Jest Bladi, który jest stuprocentowo czysty. Jestem ja, który nie wiem, czy mi ufacie, czy nie, ale w każdym razie ja również uważam siebie za czystego, bo popierałem Bladiego w 100%. Mamy Karygodę, który twierdzi, że jest szeryfem i że zabija sobie ten. Więc dobra, uwierzmy nawet temu Karygodzie, że sobie zabija Zachę, tak? Że nie zabił nawet impostora, tylko zabił tam jakąś neutralną rolę. Zostaje nam Graf Mangetsu. Nie wiem, jak się jeszcze Mangetsu. Czytanie jest trudne, jest napisane tam, jak tak się pisze. Bladi, wymyśl jakoś ja nie rozumiem. Wiem, że trochę nie ufam z tym Zachą, bo jeżeli to był impostor, to by się runda skończyła. Trochę jak jakieś nuggetsu. Ja również wiem, że Mangetsu jest czysty, nuggetsu. Bo stał na tasku i nie nuggetsu. Widział tego nuggetsu. Zabójstwa. Dobra, i no, stał na tasku i robił taska zamiast widzieć zabójstwo i zgłosić ciało. Tylko cały czas stał na tasku. Serio? I ja tam nawet nie widziałem, gdzie to zabójstwo było. Bo ty, no na tobie było ciało, a ty robiłeś sobie taska, więc ja też wiem, że jesteś czysty, bo stałeś do tego. Ale jak, okay. jak padły dwa kile w takim razie? Trzy padły. No, ale nie jeden no. Zabiłem ja, pytam, jak padły dwa. Nie no, nie no. Zacha został. Ktoś musiał guzik zabić tylko. Ejbiego i guzik. Nie, Ejbi Zacha zabił Ejbiego. Ejbi wcześniej. A mamy jakąś rolę, która może rundzie. Się przypadkiem czyli kogo, Karygoda, kogo uważacie? Patmas? Musi być dwóch impostorów. Musi być Patmas? Nie Mangetsu, nie. A kto, Patmas? Ja bym dał Ligo. No dobra, nie mam pojęcia. Chłop jeszcze wcisnął w ostatniej chwili Karygodę. Nie no, wcześniej wciskałem. Nie no, ja jestem cieściusieńki. I zjedzony przez ogromne cholera. Ajajaj, no. Ale jednak. Dobra, lecimy. Najbardziej podstawowa rola, czyli crewmate. Zaczynamy na górze. Dobra, o co tu chodzi? A, ścierka trzeba. Trzeba trochę pomachać, łatwo. Dobra, idziemy zrobić zadania. Nie, powinienem się w sumie sam nie kierować, tak mi się wydaje. Co nie, ale z drugiej strony, no chcę poznać zadania. Chodźmy za Abim, wydaje się najbardziej zaufaną osobą ever. Tak, Abi nie może kłamać. To zadanie powinien zrobić w Trymiga, bo wiem na czym polega. No i chyba zrobił. Chodź Abi. Chodź, Abson. Kurwa, ty jesteś głupi, chodź, no chodź. Chodź. Kurwa. Co ja tu mam zrobić z tym? Totalnie nie ogarnąłem, co tu się stało. Chodź, Abi, ty debilu, no nie mogę przecież cały czas biegać za tobą. Znalazłem ciało... O kurde! Ciało bardzo wielu osób. Ciało Karygody, ogólnie na pewno tego nie zrobił Bladi. Z Bladiem biegaliśmy przez całą grę praktycznie. A czy przypadkiem Mandzio nie biegł z góry? Nie byłem na górze. Nie byłem na górze w tej rundzie. Zacząłem w prawym dolnym rogu i zrobiłem zadanie w lewym dolnym rogu, które polegało na tym, że musiałem na samym początku przekręcić wajchę, ustawić trzy kolejne wajchy, a później dopasować poziomy. Następnie poszedłem zrobić download w pokoju, gdzie musiałem z lewego pójść do pokoju tam po lewej stronie. Później poszedłem po maseczkę i jak wróciłem z maseczki... Jak się zakłada maseczkę, bo jestem pośledzony? Właśnie też.
Maseczka się zakłada. Trzeba na górę, na samym początku na górę trzeba. No to wiem, drzwiczki, co potem? I później bierzesz maseczkę i zakłada się ją poza obszar. No, po prostu. Ale widać, że masz ją założoną, bo ja tego nie. Tak, na żółtym ekranie. A może oni po prostu nie wzięli tej maseczki, dlatego umarli. Nie. Ej, no właśnie! To jest możliwe. To jest bardzo jest taka możliwe. Ale, poczekajcie, ale to i tak musimy kogoś wygłosować, bo jest dwóch. I tak musimy, i tak trzeba kogoś wygłosować AB, bo jest dwóch impostorów. Bardzo prawdopodobne, że jest dwóch ale impostorów. Ale mógł impostor też... Nie wiadomo, bo nie wiem jak to, nie wiadomo, nie wiem jak to działa. Wyobraź sobie być taką pepegą jako impostor, że robisz sabotaż i potem przez niego sypiesz. No tak dzisiaj, tak dzisiaj musimy kogoś wygłosować, bo jest to sytuacja, gdzie jest na sześciu i dwóch impostorów jest trzeba kogoś wygłosować. Dobra, a kto, bo tak, Mandzio, Graf i ja braliśmy chyba razem maseczki, nie? Tak, tak jest. Ja byłem. I Getsu ja też. Angetsu też był. A Vladi nie, z Amy też razem chodzili razem. No biegliśmy i braliśmy maseczki na górze. Tylko, że problem jest taki, że jeżeli braliście maseczki? Na dole. No bo ale byli dokładnie na środku i byli pod, i byli pod nami? Na tak, byli pod nami, było tylko, widać że problem jest taki, że jeżeli my we czwórkę jesteśmy na dole, a oni są w dwójkę nic na górze. Nas nie znalazł martwego ciała, a wy byliście we dwójkę na górze i mówicie, że cały czas się trzymacie razem, automatycznie przez to stajecie się bardziej podejrzani. Ale czemu stajemy się podejrzani, jeśli padły trzy kile, jakby, a jakby jedno ciało jest na górze, my się trzymaliśmy cały czas. Ej, Gaz, przecież Karigoda nie mógł umrzeć od kila, on mógł umrzeć, po prostu się udusił. No tak, prawdopodobnie się udusił po prostu. Ja to skipuję mimo wszystko z takiego powodu, nie wiem, Mandziu chce skipować pomimo sześciu osób? I jeszcze... Bo nie mogę zagłosować. O! Aha. No i jeszcze tłumaczył z pamięci poprzedniej rundy zadania, jakie robił. No, ciekawe. Ale dobra, ale zobacz, że ty i AB teraz na mnie zagłosowaliście. No dlatego, że strasznie przedłużałeś i tłumaczyłeś zadanie, które pamiętałeś pewnie z poprzedniej rundy. Na czas leciałeś, dlatego. Dobra, moim zdaniem trzeba przycisk nacisnąć, bo nie jest to sytuacja komfortowa. Jak się tu zjeżdża, okej. Okay. O, nacisnę przycisk, ciekawe. Hej. W związku z tym, że otrzymałem dwa głosy w tamtej rundzie, pomimo tego, że ogólnie postanowiliśmy, że raczej nie głosujemy i widać, że to ja zostałem stargetowany przez impostorów. Znaczy bardziej zaproponować na wypalenie AB też dostał dwa głosy. Ale tak, tylko że Ibiego mieliśmy dobre argumenty i dobre podejrzenia. Czy ja wiem? Dobre jakie to argumenty? Były dobre argumenty? To były na tej samej argumentu. To, że cztery osoby były na dole i nikt nie znalazł martwego ciała, a jest na to, powiem tak, jest dużo mniejsza szansa na to, że wśród czterech osób na dole był impostor, aniżeli, że pośród dwóch osób na górze nie było impostora. Ale na górze właśnie... było tylko jedno ciało. A skąd wiesz? No skąd wiem? Dlaczego, no, uważasz, że pomiędzy czterema osobami może nie być? Zgłosiłem w tamtej rundzie ciało Karigoty. No. A, dobra. Graf, takie pytanko, jakie robiłeś ostatnie teraz zadanko? Te przy mnie? Kota. No, elegancko. No i Graf jest niewinny i klasa, czyli już... Mogę mieć pytanie do Zachy i do Grafa. Czy pamiętacie może, żeby Mandzio brał faktycznie maseczkę w poprzedniej rundzie? Brał. Na pewno, na 100%? Przy tej maseczce. Dobra, bo mi się tam wszyscy nałożyli i nie byłem pewien. Mandzio, tak, świrus każdego może zarazić, nawet Mandzio. Szczerze mówiąc tak, Grafa teraz oczyściłem, bo widziałem, że zrobił zadanie faktycznie. Dla mnie to Mangetsu się zastanawia, czy Mandzio brał maseczkę. Moim zdaniem to może być Mandzio i Zacha w takim razie, jeśli jest dwóch impostorów. Nie mamy tej pewności, to po pierwsze Bloody. No tak, ale na sześciu skipować? Bloody, no. Bloody, a z drugiej strony, jeśli byłoby dwóch impostorów i ja miałbym z Mandziem, to Bloody, już ta gra się dawno skończyła. Nie chcesz skipować na sześciu, możemy wygłosować ciebie albo Ebiego. W pierwszej rundzie zakończyłem się. Zamiast głosowania, no. Nie ma tej... Ja dalej mam podejrzenie, że to będzie AB Bloody, albo przynajmniej trochę... jedna z tych osób. No właśnie, ja się boję, że kurde, tu jesteś właśnie Zacha i Mandzio i właśnie tak próbujecie to skipnąć, żeby AB, ja opisałem bardzo dokładnie moją poprzednią rundę i to było podejrzane z takiego powodu, że zbyt dokładnie opisałem. No generalnie wiesz, ale nikt ciebie nie widział wtedy, no to... I Gravi i Mangetsu byli przy nas w tamtej rundzie. Ja myślę, że to raczej nie jest Zacha, bo widziałem przez większość rundy, jak robi ze mną ja taski, zagłosowałem na Bladiego. No to ja głosuję na Mandzie adekwatnie, ja no. Na Mandzie. Chociaż Mandzie możliwe, że nie jest, ale chcę na początku... jak znowu zremisujesz to? No i zremisował.
No dobrze, no, bo kurna to nie jest no. Bloody też. Ale Mandzie, coraz więcej głosów dostajesz. Jeszcze Bloody również. Przynajmniej nie było skipperów. Dobra, szczerze mówiąc, no nie wiem, nie, może Mandzie faktycznie nie jest. Oj, byczku. Ja stąd idę. Nie będziemy ryzykować, że Mandzie coś ten odwali. Znowu cały czas to samo. Ja nawet nie wiem, jak to się używa, polipka. I co, już? Chyba tak. O co tu chodzi? L, a, dobra. 7, U, 5, L, E, B, G, Y, F, X. Tylko, że pewnie to trzeba w jedną stronę, jak debile. Tak? Nie? Co ja tu mam zrobić? O, dobra, w tą stronę, okej. Zapałem. Dobra, idźmy nacisnąć przycisk. Przycisk jest chyba na dole, tak? Albo i na górze. O, ciekawe. Na górze jest przycisk? Dobra, wolę nacisnąć, ale nie jestem pewien. Tak, meeting room tutaj jest. Dobra, wolałem wcisnąć, bo długo się nic nie działo i zobaczyć. Ooooo! Jak wygląda sytuacja? No, sytuacja wygląda taka, dobra, że Zaha i AB naprawi... Chyba AB naprawił ja komsy, ja z Zachą biegłem do tych komsów, a Bladiego nigdy nie widziałem. AB, nie, czy te zadanie, pewnie... czy te zadanie, które robiłeś, to było z te literkami, że trzeba było wszystko na górę? Tak, tak, dobra, tak. Czyli Zaha został drogą niczego eliminacji. Nie, 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 no ja jestem pewien, że Blady nie jest impostorem z pierwszej rundy. A nie, wy się trzymaliście razem cały czas, tak chłopaki? Ja... W tej rundzie tak, trzymaliśmy się cały teraz czas. Teraz AB robił... miejscu jakie ciała widzieliście w tej rundzie? Ja znalazłem w tej rundzie, no to ja nie widziałem... Nie, 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 w tamtej. W pierwszej rundzie znalazłem karygodę w medyku. Tylko i wyłącznie karygodę w medyku. Medyk to jest tam na górze, gdzie jest szyba, tak? Na górze w prawym górnym rogu. Okej, okay. I na początku, w którą stronę wy poszliście na początku tamtej rundy? Na początku... Poszliśmy nie. Chyba, poszliśmy góra lewo obok medyka. Dobra, gra, ty robiłeś kod i ja skąd miałbym wiedzieć, ja wam jestem gotów zaufać, byczki. Gra, dobrze, skąd... to gratuluję, nim zagłosujecie, to teraz dajcie mi powiedzieć ten scenariusz. Wydaje mi się, że Karygoda został zabity przez drugiego impostora i drugim impostorem musiał być Patmas albo Guzik, a trzeci z pierwszej rundy też się wysypał na O2, w sensie na braku oksygenu. Na 100%, jeśli byłoby dwóch impostorów, to po pierwsze byśmy już dawno przegrali, więc Brady i AB, teraz posłuchajcie mnie, byliście przekonani w 100%, że to miałbym być ja razem z Manciem. Jak to już, byłoby... drogą eliminacji. No jeśli okay. Zakładają, że jest dwóch, no to Mandzie i Zaha byliście najbardziej dla ale mnie. Ale to wy implikowaliście, że jestem razem z Mandziem. Dlatego też wasza no logika było się teraz w ogóle nieco... To najbardziej to, byliście moim zdaniem podejrzani. Was obu. My że razem siedzieliśmy na dole. No. Wiesz jaki jest problem? W pierwszej rundzie się ładnie prześlizgnął Graf razem z nami. Natomiast, no ja głosuję na Grafa. Nie będę się już bardziej zbawił. Ja na Zachę głosuję, ponieważ Zachę nie ma żadnego wy sensu, wy dwójkę to bierzecie człowieku i przegrywacie dla nas. Kurde, bo się boję Blady to nie ma najmniejszego że Graf zrobił taką, że Graf zrobił taką dobrą grę? Nie wiem, no mi się wydaje, że on kot robił. No nie wiem, czy by pamiętał, że kot był w danym miejscu. Podszedł do jednego półki i robił kod i faktycznie to był kod i nie wiem, czy by jeszcze spamiętał wszystkie taski, w jakim miejscu są, szczerze mówiąc. Jak widać, pamiętał chyba. No ładnie to rozegrał, jednak.
Wiesz co ja robiłem? Biegałem, na początku próbowałem zrobić mu kiwkę wokół windy, a potem wokół stołu biegałem. Nie. Kurna, blisko było, ale niestety ten cooldown na przycisk jest dużo krótszy niż na killa. Ale to tego mogłeś dawać, no. Byłem na swym piętrze. Ale mogłeś i tak zrobić. Sabotaż. Sabotaż mogę zrobić, w sensie. A żebym ja potrafił. Czyli rozumiem, że impostor walnął, oksygen się sam na nim wywalił. Guzik się... Guzik się na nim wyjechał. Ale powiem ci, że... Dajcie mi proszę sekundę, bo telefon mam. Ale powiem ci, Graf, że totalnie ciebie nie podejrzewałem. Ładnie, żeś tam... Ja też. A ja byłem taki już ucieszony. O, wygrywałem przez oksygen. Super.